Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i jego uczniowie często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Również Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które mi powiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra: schowaj miecz do pochwy. Czy nie mam wypić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za nami. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może ty jesteś jednym z naszych uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok policzkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: czyli ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim, prawda? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiął powód. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skarać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzi rzekli do niego: gdyby ta nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie to sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: dla mnie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.
Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój, arcykapłani, wydali ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalnia wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go upieczować. A żołnierze, ukrywszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, król żydowski. I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: pokrzyżuj, pokrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć, bo sam siebie uczynił synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I rzekł do Żydów: oto wasz król! A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz, król żydowski, ale on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: co napisał, napisane. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części,
Dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzielajmy jej, ale rzućmy na nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma: podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat. Ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowany połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu golenie. Tylko jeden z żołnierzy uczniów przebił bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef stary Matei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie.